Jak usunąć naklejki i pozostałości kleju z rzeczy, które dopiero kupiliśmy? Naklejki nie zawsze są łatwe do odklejenia. Nierzadko ich estetyczne pozbycie się sprawia sporą trudność. Dlatego pokażę Wam trzy sposoby, które pomogą w tej nierównej walce. Możecie użyć suszarki, kremu lub oleju w zależności od tego, co macie pod ręką. Pierwszy sposób to suszarka. Przez mniej więcej 2-3 minuty oporną naklejkę rozgrzewam suszarką, a potem próbuję ją odkleić. Powinna zejść bez problemu. Ale może pozostać lepiący klej, tak jak tutaj. Wtedy przechodzimy do drugiego sposobu z kremem. Na wacik nakładam krem, na przykład Nivea, i czyszczę powierzchnię z kleju. Po chwili nie będzie ani śladu. Został nam jeszcze sposób numer 3. Jeśli mniej więcej uda Wam się zedrzeć naklejkę, ale pozostanie papier i klej tak jak tutaj w tym przypadku, warto użyć oleju. Nasączyć wacik olejem i przecierać, dopóki wszystko nie zniknie. Ten sposób także działa. Dajcie znać w komentarzach, który ze sposobów sprawdził się u Was najlepiej.